absolutnie żaden zawodników, którzy ewentualnie teraz nie zostali powołani, ale byli wcześniej wypowiadani, nie zostali skreśleni. Ja myślę, że akurat Kamil był tym zawodnikiem, którym w ostatnim okresie czasu najwięcej rozmawiałem. I rozmawiałem z Kamilem po wielu rozmowach ze sztabem szkoleniowym, patrząc na jego sytuację, musimy wziąć pod uwagę, że Kamil z wszystkich reprezentantów Polski był zawodnikiem, który jako ostatni dołączył do swojego klubu. Jasna była kwestia tego, że z jednej strony na początku, przed tym jeszcze zakończeniem okienka transferowego, Hall oficjalnie mówiło, że chce, żeby Kamil odszedł, Kamil chciał odejść, wiemy całą tą sagę, historię. Tak jak tutaj ktoś powiedział, że to może być wspaniały film, mam nadzieję, że może kiedyś powstanie. Mój przekaz do Kamila był jasny. Kamil, ja Ciebie bardzo potrzebuję, ta reprezentacja Cię potrzebuje, ale analizując Twoją sytuację przy ewentualnym zmianie klubu, myślę, że dla Ciebie będzie najlepszą rzeczą, że wtedy będziesz pracował u trenera, który Cię pozna, poznasz otoczenie, charakterystykę, specyfikę zawodników i będziesz mógł od razu później walczyć o miejsce i wracać do reprezentacji. Przyjedziesz na reprezentację, 10-12 dni zgrupowania, wrócisz 2 dni przed meczem, nowe środowisko, trener, który Cię będzie musiał poznać, tak więc myślę, że ta decyzja nie była spowodowana tym, że Kamil nie grał, ale ważną decyzją w tej kwestii była sytuacja Kamila, ewentualna zmiana klubu. Na dzień dzisiejszy Kamil zostaje, wczoraj z nim rozmawiałem, wraca do klubu, ma przeprowadzić rozmowę z trenerem i myślę, że będzie walczył o swoje, bo na pewno potrzebujemy takiego Kamila Grosickiego, może jeszcze lepszego niż to, co prezentował w eliminacjach na Mistrzostwach Europy we Francji.